Filip Lewandowski, MMA Rocks i Dawid Żółtaszek ze mną, czyli Maximus, jak to oko? No oko jest dobrze, na szczęście jest dobrze, bo wystraszyłem się, kurwa, aż jak mnie posadził. Posadził, mówię, kurwa, próbuję otworzyć to oko, mówię, no to było, to mnie trochę, kurwa, ciarki przeszły, mówię, ja pierdolę, straciłem oko, nie? Tak samo jak wtedy z Don Diego, tylko z Don Diego, jak ja otworzyłem oko, to ja widziałem sufit, nie? A tu nie widziałem nic, ale to chyba mi się po prostu powika jakoś tam zawinęła i... Co, wysyłali mnie do szpitala, nie chcę mi się jechać do szpitala, siedzę tam do 6, jutro z rana jadę do Wrocławia, jeżeli ten, to pojadę sobie do Wrocławia, bo jestem jeszcze tutaj do poniedziałku i wtedy sobie tam jakoś to obejrzę, a dzisiaj mi się nie chce, że kurwa, pojadę poukładam lodem, będę uważał, żeby nie smarkać nosem i będzie dobrze. No właśnie, bo upadłeś, od razu złapałeś się, wiesz, za twarz i już widziałem, że to będzie po prostu koniec walki. Tak, czyli... no od razu na to, ja przypierdol mi na oko, centralnie dostałem na oko. I pierwsze, co mi przeszło przez myśl, to że mi pękło oko albo coś, bo od razu nie mogłem tego otworzyć. A jak tylko lekko otwierałem, to mnie bolało i nic nie widziałem, ale no, kurwa, te moje oczy, te moje biedne Masz z nimi oczy. Przygody. No mam z nimi przygody. No. Na sparingach miałem różne jeszcze jakieś porysowane te siatkówki i tak dalej, więc no, jest wesoło. Rozpracowali cię chyba, co? Zawodnicy w Gromdzie wiedzą, jak z tobą walczyć. Zawodnicy? Co można myśleć? No, że ludzie, którzy wchodzą z tobą do walk, wiedzą, jak zawalczyć, taką tezę postawię. Wiedzą, jak mnie trafić, no. Ten wiedział, jak mnie pokonać, no. Taki łatwy do pokonania to nie jestem, no. Tutaj, tu Domalik jest bardzo szybki, no, jest silny. Młody chłopak, no, ma przyszłość przed sobą, no, kurwa, no, co będę oszukiwał. To, że mnie tam ktoś trafia, to mnie ktoś trafia. Wiesz, no, co mam powiedzieć, no. Na pewno duma dostanie po dupie trochę, bo to chyba w ogóle w mojej karierze to jest... To będzie drugi raz, jak ktoś mnie posadził na dupę. Raz był Romankiewicz, który mnie położył do snu z kopnięciem na kark. No i ten drugi to jest właśnie Domalik. No. Jaki miałeś plan na ten pojedynek? No, żeby go rozbijać lewym prostym. No, trochę tych lewych prostych trochę siadło, ale on dobrze wyczuwa i właśnie on, no, nie jest niestetyczny, chodzi fajnie. No i szybko, ale to wiedzieliśmy, że on będzie szybko na tych nogach chodził. I trochę mieliśmy jakiś plan, ale w sumie nie w... On za tym planem naszym nie poszedł, nie? On chodził na boki, nie wchodził na wprost, a myśmy oczekiwali, że on pójdzie na wprost z tymi sierpami, a on chyba gdzieś tu uderzał i schodził do boku, na lewo i prawo. No. Nie było dzisiaj z sobą Artura Gwoździa? Czemu tak? Nie ma, no Artur Gwoździ jest, kurde, jest wiesz, o co chodzi. To jest chłopak, kurde, ma kupę roboty, kupę zajęć, kupę obowiązków, no i dzisiaj mnie akurat nie dało rady, ale jest ze mną sercem, napisał do mnie, teraz już też pisał, na pewno za chwilę będziemy rozmawiać, także no, nie zawsze może być. No. Hunter miał finał w turnieju, w kieszeni, przepraszam, tego turnieju, wskoczył zawodnik rezerwowy na świeżości, to jest twoim zdaniem okej, czy nie wiem, czy zawodnicy powinni być jednak po jakiejś jednej walce, na przykład po superfajcie? Czy to jest okej? No, to nie jest okej. Ale na przykład okej by było teraz na przykład Huntera wrzucić od razu do finału na następną ósemkę. Bez walk półfinałowych i ćwierćfinałowych. Tylko dobra, Hunter, bo tu ci się tak stało, to teraz idź do finału i zbij kogoś, to już miał dwie walki. Zgadza się? No tak o tym myślałem, prawdę. No, no. To wtedy by było fair. Pod warunkiem, że Hunter będzie chciał wrócić, będzie chciał to zrobić, to powiedzą, dobra, wchodzisz na turniej, ale od razu do finału. Na świeżości. Zgadza się. Ale wtedy będą kontrowersje, wtedy ludzie się wkurwią i będą mówić, co wy sobie jaja robicie, nie? No tak. Także, no nie wiem, może trzeba ten, nie wiem, ten temat dopracować trochę, ale tak jak już mówiłem wcześniej w wywiadzie, Gromda jest jeszcze młoda i na pewno się uczy jeszcze i tych zmian wprowadza dużo, no co? Myślisz, że gdyby Gromda zrobiła galę w Wielkiej Brytanii, w której mieszkasz, to by się tam dobrze poniosło? Próbowałem, bo gadałem już z wodarzami i próbowałem tutaj ściągnąć właśnie czterech zawodników jakichś, którzy by się pisali na turniej, ale jak oni słyszą w ogóle, że nie ma kategorii wagowych, to oni mówią od razu do widzenia i chcieliby za to jakieś miliony, no, a to no, tak nie działa, no. Tam ludzie teraz, ci młodzi, od razu chcą, nie wiem, kokosy zbijać, bo on sobie wymyśli, że będzie zawodnikiem, nie? A to nie, niestety, ja pierwsze 15-16 walk nic nie zarobiłem, a jeszcze pieniądze traciłem. Jeszcze ze złamaną ręką kiedyś wracałem sam samochodem po gali. No i że... Tym wątkiem zakończmy, to w ogóle ciekawa myśl. Miło cię było zobaczyć, dzięki serdecznie. Szkoda, że się nie udało, bo jednak ludzie stawiali w większości na Balboa i myślałem, że trochę utrzesz nosa. No ja też chciałem utrzeć nosa, chciałem udowodnić wszystkim, że ten, ale nie udało się. No przykro, trudno. No. Żyjemy dalej. Dzięki. Dzięki, Dawid.